Trzy. Zaczynają prawie, że wisieć te wstążeczki wzdłuż całego zeskoku. No zobaczymy, na ile to sprzyja. Pewnie tak. Ile może skoczyć Wasilije w tych warunkach? Mamy tutaj różne odsłony tego konkursu. Wasilije wysoko. I jest dobry, najdłuższy skok. Wydaje się, że dalej od Adama Małysza. Nie, 200,5 metra. A zatem 202,5 zostaje ciągle najlepszym rezultatem. Wysokie noty wprawdzie, wyższe od Adama dostaje Wasilijew. No jeden z sędziów chyba trochę przymknął oko, 19,5, a drugi z kolei czegoś nie dowidział, 17. Nie może być takich rozbieżności sędziowskich. I jest o jeden.